Wiek ofiar nie miał dla niego żadnego znaczenia. Mogła to być nastolatka, dorosła kobieta albo staruszka. Jak mówił, również wygląd nie był istotny. Ważne było to, by ofiarą była kobieta. Stanisław Modzelewski został skazany za 7 zabójstw, choć przyznał się do 8. Był niezwykle brutalny, dlatego nazwano go wampirem z Gałkówka. Jego historię usłyszycie w najnowszym odcinku Zła.